W tak fantastycznym czasie, którzy mają taką niesamowitą energię. Martusia, w twoje ręce. Drodzy Państwo, jakże nie zaśpiewać gromkie, góralskie nasze 100 lat. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Wszyscy razem! 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Ogromne brawa! Niech żyją nam, niech żyją nam, w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Dziękujemy wam bardzo! Witam serdecznie, Robert Sikorski. Przyjechałem na festiwal biegów do Krynicy po raz pierwszy. O festiwalu dowiedziałem się z poprzednich biegów górskich, w których startowałem, od znajomych, przyjaciół, którzy także biegają biegi górskie nie tylko. Sam biegam od ponad 8 lat. Kilka lat temu zainteresowałem się biegami górskimi. Dzisiaj biegliśmy na dystansie 100 km. Suma przewyższeń 4,5 tysiąca metrów, więc jest to już znaczna suma przewyższeń, która daje popalić. Ponad 950 uczestników. Niestety nie wszystkim udało się ukończyć, gdyż na trasie było widać akcję GoPro. Także no, były też nieszczęśliwe wypadki. Natomiast z tego, co widziałem na trasie, każdy dawał z siebie wszystko. Nikt nie odpuszczał. Każdy chciał uzyskać jakiś czas, który sobie założył. Ewentualnie zmieścić się w limicie. Atmosfera na trasie, jak i na samym festiwalu, fantastyczna. Szczerzy, otwarci ludzie, z którymi można porozmawiać o wspólnej pasji, jakim jest bieganie. Poza tym biegiem równocześnie rozgrywał się bieg na dystansie 60, bodajże 6 i 34 kilometrów. Ci biegacze startowali w równych odstępach po nas. Także na trasie się spotykaliśmy, dzieliliśmy się wrażeniami z różnych dystansów. Było bardzo, bardzo niekonwencjonalnie, tak? Gdyż zazwyczaj biegi górskie to jest jeden bieg, który ma start, metę, natomiast tu jest nowa formuła, która łączy trzy biegi w jednym dniu i jest to dość nietypowe. Jeśli chodzi o atmosferę na samym festiwalu trzydniowym, no to można powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ponad 30 czy 30 biegów dla małych i zaawansowanych biegaczy. Dzieciaki mogły biegać na najmniejszych dystansach. Najkrótszy dystans bodajże to było 70 metrów. Aż do 100 km dla ludzi, którzy już uważają bieganie za swoją pasję. Aczkolwiek na tych dystansach znajdowały się osoby, które biegły po raz pierwszy i całkiem świetnie sobie radziły. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym festiwalu? Na pewno warto tu przyjechać. Warto tu przyjechać dla atmosfery, dla ludzi, dlatego że jest to nietypowe, tak? Mamy do wyboru aż 30 biegów, każdy znajdzie coś dla siebie. Można podejść do biegów na zasadzie humorystycznej. Jest bieg z krawatem, bieg przebierańców, także niekoniecznie trzeba się bardzo namęczyć, żeby być zadowolonym. Przyjeżdżają całe rodziny, całe grupy znajomych. My osobiście przyjechaliśmy z Kielc. Na trasie widzieliśmy mnóstwo znajomych, z którymi już biegaliśmy wcześniej inne biegi górskie i nie tylko. Także polecam wszystkim, którzy interesują się bieganiem i nie tylko tym, którzy w tym bieganiu już siedzą.
Witam wszystkich biegaczy i kibiców. Andrzej Wiśniewski z Otwocka, Otwock biega. Jak co roku zjawiłem się w Krynicy z żoną Juleczką i Łukaszem. Dzisiaj pasta party, znakiem tego, że przygotowujemy się do biegów. Juleczka biegnie 300 metrów, a ja maraton, koral maraton 42 kilometry. Wspaniała impreza, jestem tutaj od pierwszej edycji, to chyba już jest czwarta czy piąta, może szósta impreza. Z roku na rok jest coraz więcej możliwości. Po raz pierwszy przy pierwszej edycji spotkałem się z nazwą Festiwal Biegowy. Myślałem sobie, troszeczkę z tą nazwą przesadzają, ale naprawdę jest to święto, naprawdę jest to festiwal. Polecam wszystkim, po prostu naprawdę święto biegania przez 3 dni. Biegi od 300 metrów, tak jak Juleczka, do 100 kilometrów, tutaj jak koleżanka, prawda? Także po prostu święto biegania, gościnna Krynica i okolice. Jutro biegnę i do zobaczenia za rok. Nazywam się Tomasz Szałkowski, przyjechałem z Dibiąża w województwie małopolskim. O festiwalu dowiedziałem się z środku masowego przekazu, z telewizji, radia. Bardzo popularny bieg. Biegłem z bieg 7 Dolin, 100 km, trasa bardzo wymagająca. Dopiero za trzecim razem udało mi się przebiec, no ale do 3 razy sztuka. Warto było, bardzo trudno, bardzo ciężko, ale myślę, że za rok znowu przyjadę. Nazywam się Jacek Bochenek, jestem ambasadorem festiwalu biegowego w Krynicy. Przyjechałem tutaj ze Skoczowa, 5. raz już w sumie. W tym roku biegłem w biegu na dystansie 64 km. Postanowiłem, że będzie to akurat ten bieg, z uwagi na to, że jeszcze nie biegłem ostatnim odcinkiem biegu 7 Dolin. Co mogę powiedzieć na temat trasy? Trasa fantastyczna, malownicza trasa w Beskidzie Sądeckim. Niemniej jednak trudna trasa. Jeżeli mogę ją porównać choćby nawet z biegiem rzeźnika, w którym też biegłem w tym roku, to ta trasa na pewno do łatwych nie należy. Na tym dystansie krótszym, 64 km, wzięło udział kilkaset osób, więc naprawdę widzę tutaj z roku na rok, dostrzegam taki progres biegania, zwłaszcza w tych biegach ultra, w biegach długich. Co mogę więcej powiedzieć? Zapraszam wszystkich na raz następny do Krynicy. Naprawdę jest co wybrać, jest gdzie biegać. Można nacieszyć oko widokami Beskidu Sądeckiego. Warto, naprawdę przyjeżdżajcie. Zapraszam wszystkich na festiwal biegowy do Krynicy już w roku 2016. Ja mam na imię Joanna Kamer, tutaj obok z mojej lewej strony Olga Łyja, która zajęła pierwsze miejsce na dystansie 64 km w biegu górskim po pięknych Beskidzie Sądeckim. Trasa była bardzo urokliwa, chociaż nie ukrywam, że trudna. Dzisiaj pogoda nam dopisała, więc udało się tutaj ładne wyniki osiągnąć. No to może coś nasza zwycięzczyni powie. Gratuluję dla koleżanki, która była trzecia. No ja już tą trasą się zmierzyłam w sumie drugi raz, bo w zeszłym roku biegłam 100 km. W tym roku zdecydowałam się tylko na 64. Trasa bardzo fajna, dzisiaj były dobre warunki, było sucho. Sporo podbiegów, także no jak na bieg górski przystało. Widoki super, niestety Tatr nie było widać, ale tak czy owak było super. Pogoda dopisała. Fajnie też było to, że została zmieniona formuła i startowaliśmy w Rytrze, więc na mecie, cały czas na trasie biegliśmy z osobami, które też biegły 100 km, także fajnie było. No i jest dużo znajomych na trasie, kibice super, pogoda super, wszystko super, naprawdę. Świetna organizacja, świetny bieg i polecamy. Dobry wieczór. Jestem z Bielska Białej, Marek Magiera. Jestem tutaj z żoną. Wprawdzie żona tutaj tylko dopingowała mi, ale przez 4 lata, jak tutaj jeździmy do Krynicy, to po prostu biegamy. Jest tutaj wspaniała atmosfera. Ja w tym roku biegłem 64 km, ultramaraton. Trasa jest wspaniała, wymagająca, widokowa.
Organizacyjnie moim zdaniem wszystko było na piątkę z plusem. Ta atmosfera, ta otoczka zawsze co roku nas tutaj sprowadza, no ponieważ naprawdę i ilość biegów, różnorodność tych biegów jest wspaniała. Dzieci, młodzież, dorośli. Także my tu z żoną bardzo chętnie przyjeżdżamy i biegamy właśnie w Krynicy w Zdroju. Dzień dobry, nazywam się Jakub Chylak, pochodzę z Nowego Tomyśla. O festiwalu biegowym dowiedziałem się przez profil na Facebooku Kamila Leśniaka, a także pana Hercoga, dwóch wybitnych naszych ultramaratończyków górskich. Wziąłem udział w biegu Siedmiu Dolin w wersji 100-kilometrowej. Niestety plan mi się nie udał, który zakładał 13 godzin. Na 23 kilometrze doznałem kontuzji lewego kolana. I niestety musiałem porzucić plany 13 godzin, skoncentrować się tylko i wyłącznie na dobiegnięciu w limicie czasu. Tak też się udało w czasie 15 godzin i 58 minut. Festiwal biegowy doskonale zorganizowany, czuć tutaj atmosferę wielkich biegów. Głównie dzięki spotkaniom z wielkimi ultramaratończykami, które były zorganizowane w hali Forum. Dzięki temu miałem okazję poznać osobiście wielu z nich. Dodatkowo sam festiwal jako organizacja jest na wysokim poziomie ze względu na to, że zawodnicy szybko otrzymują odpowiedzi na swoje pytania w drodze e-mailowej, a także nie było żadnych problemów organizacyjnych na terenie samego festiwalu. Dodatkowo bieg Siedmiu Dolin, pomimo że jest dość trudny, okazał się bardzo fajny, dodatkowo pogoda dzisiaj dopisała idealnie. Witam, Bartek, Warszawa, Ortorech Klub, pozdrawiamy całą tutaj ekipę i zarząd. Krynica, mój pierwszy start, trzeci w górach w bieżącym roku, biegam od 2 lat po długiej, długiej przerwie. Biegłem dzisiaj 34 km, czyli końcówka Siedmiu Dolin. Trasa wymagająca, selektywna. Bardzo fajna. Gratuluję organizatorom pomysłu, że leciała z Piwnicznej do Krynicy. Co mogę powiedzieć? Założenia wykonane. Mnóstwo fajnych ludzi na trasie. Rozmowy. Pomaganie sobie jak zwykle na biegach górskich i ultra, co jest ewenementem, myślę, na skalę całego środowiska biegowego. Co jeszcze dodać? Jutro będziemy wspierali naszych znajomych, którzy biegną w maratonie Korala, także trzymam za nich kciuki. I cóż, no fajna impreza, tylko przyjeżdżać. Nazywam się Marcin Wesołowski, przyjechałem z Bielska Białej. Dowiedziałem się o festiwalu biegowym z internetu pewnie już wiele lat temu, ale pierwszy raz w tym roku się zdecydowałem wystartować w biegu Siedmiu Dolin, 100 km. Bardzo mi się podobał ten bieg, bardzo mi się podobała organizacja. Brałem udział w wielu takich biegach i naprawdę uważam, że super tutaj to zostało zorganizowane. Piękne góry, widoki, można podziwiać. No i bardzo miła atmosfera na starcie, na mecie. Tutaj udziela się, myślę, wszystkim i to też tak motywuje do biegu. No a cóż, a mi się biegło do połowy bardzo dobrze, potem troszeczkę gorzej. No ale na szczęście na koniec udało się jeszcze wykrzesać jakieś siły i ten ostatni 10-kilometrowy odcinek znowu wyprzedzałem wielu zawodników i było mnie stać jeszcze na finisz nawet. Także bardzo zadowolony jestem.